Darek, jak było? Jesteśmy po rajdzie rzeszowskim. No swoje najlepsze miejsce na rajdzie małopolskim, no ciężko było powtórzyć ten wynik tutaj na tych wymagających podkarpackich OS-ach. Zgadza się, bardzo trudny rajd, nie weszliśmy idealnie w ten rajd, z kłopotami wczoraj, z jakimiś tam stratami związanymi z odcinkiem zapętlonym, mamy z tym odwieczny problem, zawsze na tych zapętlonych odcinkach mamy jakiś problem, to nas trochę zdeprymowało, dzisiaj nie weszliśmy w ogóle w rajd odpowiednio, źle się nam jechało, nie było tempa, dużo, znacznie poniżej oczekiwań. Tak, można podsumować ten rajd. Może sobie za wysoko poprzeczkę postawiłeś przed tym rajdem? Nie, no ale wiesz, jak gdyby, jak to się mówi, nie było feelingu, nie było takiej jazdy, jak była poprzednio, mimo że rajd bardzo podobny, z podobną charakterystyką, no czegoś brakowało, bo jak może źle wstaliśmy. Kultowe odcinki, dzisiaj trudniej niż wczoraj, dla was też? Tak, chyba dla wszystkich. To jednak bardzo trudne, po raz pierwszy przez nas widziane odcinki. To jest wyzwanie. Po dwóch przejazdach zapoznawczych to na pewno nie była łatwa rzecz. Super, teraz rajd Śląska, a wcześniej jakieś testy? Tak. Planujemy w tygodniu przedrajdowym testowanie na Śląsku. No jesteśmy u siebie w domu. Mamy nadzieję, że będzie lepiej. Miałem na myśli tarmaka chociażby. Tarmaki na razie na początku września nie. Ale może w październiku jeszcze, bo tam na razie jesteśmy liderami, to jest dosyć ciekawe, bo jeżeli się nic nie zmieni, to na pewno spróbujemy powalczyć o pierwsze miejsce w tarmaku.